Jak górnik z kilofem. Miniu, a co ty będziesz robił z tym Wiesz kilofem? co? Najlepsze miejsce na trawnik tutaj znalazłem. Tak, 2x2. słuchajcie, no. Blisko domu, że jak będziemy mieli wodę taką zbędną, gdzieś z tłukania warzyw, to będzie łatwo tu przynieść. I może się uda założyć trawnik w Hiszpanii. Nie, no na pewno się uda, misiu. Tu i tu. No tak, To po dwóch takie stronach. będą. Tak, O, tak, poczekaj, tak. prąd się skończył. Także plany są takie, kochani, że tutaj będzie trawka. Tą różę wytniemy, nie będziemy jej wyrzucać. Przesadzimy ją w inne miejsce, także jej nie zniszczymy. Ale tam jest jakaś suszka. Raczej Przypuszczamy, że przykryte. z dużymi korzeniami, więc dlatego Marcin z kilofem, żeby od korzenia, żeby nam się potem przez trawę nie przedzierała. Także tu będzie takie 2 na 2 trawka. No i tu taka troszkę mniejsza. Ale tak jak Misiek powiedział, to jest blisko domu, więc zawsze ta woda z płukania warzyw, z ozonowania będzie Zadyszorstanie. szła w ziemię, będzie do wykorzystania, także jest szansa, że nawet w Hiszpanii to właśnie tu nam się utrzyma trawka. Boże, mi się to tak wygląda, jakbyś musiał sobie w plecy. Ty pamiętaj, że ta druga część jest Chciałbym się nie dosyć. pomylił, że w plecach swędzi. Na przykład. Także fajnie, słuchajcie. Poszło. No, już No to mega bez zmiany uschnięte, wygląda co? strasznie. O. No ile miejsca od razu się znalazło. No. Fajowo. A tu Zamiast zobaczcie, jednej. nasza agawa dzisiaj kupiona. Przepiękne będą. I właśnie tutaj, gdzie te laśki, te largonie Nawet ich nie rosną. stopujemy, ale chyba próbować trzeba. Tak, No tutaj, za blisko misiu. domu nie, bo może się rozrosnąć za bardzo, więc. Nie, no tu idealne miejsce. Tą cytrynę się przytnie. Tu mamy pomarańczę naszą. Więc tutaj będzie super te dwie agawy postawić, miniu. Zamiast tego i tego, tak? Tak, te dwie pelargonie, no Czy tak? bo. W tych dwóch miejscach? Czy tak No, koło tak, siebie? nawet wiesz co, zobacz, tu jest tak kamyczkami obrobione. Także tutaj cytrynkę się przytnie, wygospodaruje się i wtedy się włoży je do ziemi tutaj. No i jaki piękny widok będzie. Będziemy leżeć sobie na trawce i patrzeć na agawy. Ale mega to jest. Dużo. No. Tutaj Piękne. niestety w transporcie jeden listek odpadł. Ale taki solidny. Tak, i to trzeba teraz wysuszyć, misiu, i potem to włożyć w ziemię i to puści korzenie. Znaczy, jeszcze dzisiaj w internecie poczytam na ten temat. Pan do transportu spiął, widziałeś? A czemu tylko te dwie? No. Nie, no tutaj pan powiedział, że ona ta się To się dobrze trzyma. trzyma, więc nie miał co spinać, bo jest już taka na tyle duża, a tą po prostu, żeby się kupy trzymała. No pan się zna, misiu, no po prostu. Cikuniu, chodź, chodź, myszuniu. Ale będziemy mieli trawkę tutaj. Co śliczny mój. Co mój śliczny. Ty też jesteś. No miniu, jak tu pięknie przejrzało. Przejrzało, no. Ale Mega. popatrz, jak tutaj to jest Bobula. zarośnięte, jak te bambusy. To na No, takiej zobacz skosie, ile no. nowych krzaków, co? Tak. Powyrastało. Zastanawiam się, czy tu dołem wszystko wycinę. Troszkę zostawię, ale większość wytnę, nie? Tak, tu chcesz się bawić. Tak. Nudy, Zaraz się co? pobawimy, zaraz pójdziemy na spacer po obiedzie. No, jak Chodź, obiad miniu, jeść, bo już? już obiad gotowy. No to chętnie idę. Już, cikunia, wracamy do domu. No, ale będzie piękna trawka. Czad. Już się nie mogę doczekać, miniu. Fajowo. Słonko zachodzi. Już idziemy wszyscy do domu. Zobacz, Karol już gotowy. Tak, Karol? Ty już jesteś gotowy do domu. Bobula, też idziesz do domu? Chodźcie, koniecznie do domu. Misiu robi miejsce pod nasze dwie opuncje. Ależ miśku tu się Placu, to że przejrzało. zdobywam placu dla nas. Mega.
teraz trzeba tylko wymyśleć, w którym miejscu je. Oj. No, miśku. Nie wiem, róże wykopałem. No to co, myślę, że co, tu jedną i tą drugą, tak? Gdzie stoi ta... Wiesz co, tak na skraju, gdzie ty stoisz, to na pewno nie, bo tu będą psy latały, mogą, wiesz, zniszczyć ją. Za tym, ja bym je tutaj, gdzie teraz stoisz, o jeszcze krok do przodu, o tu jedną i tutaj drugą, no. No to będą szły w tą stronę, w którą będą miały miejsce. No dobra. Znaczy, to wiesz co, to możesz trochę przesunąć w moją stronę. Tylko mi chodzi o to, żeby tam, wiesz, bo taki... Tu jest ten, wiesz, komunikacyjny ciąg. Więc moim zdaniem właśnie jedną to, gdzie stoi wiaderko, to czarne z cytrynami. No tak, weź odjedź tą taczką, to zobaczymy, misiu, bo to ta taczka zasłania przestrzeń. No to moim zdaniem jedną właśnie gdzieś o tu i wtedy ma przestrzeń w każdą stronę i drugą bardziej o tu, gdzie jest to takie zapadnięte. I będzie super. Nie muszą być równolegle do siebie. Nie, bo to będzie właśnie takie, takie wiesz, takie, takie właśnie fajne. Tą większą damy tu, gdzie te cytryny stoją. A tą mniejszą właśnie tutaj. No co, przytnę jeszcze trochę. Tak, tak. Ale zobacz tutaj, co będzie. Ja widzę, miśku, ile będzie pomarańczy. Ile kwiatków jest już? Ale... A jak pachnie. Zobaczcie, zobaczcie. Jeszcze z tydzień, skoro skwitnie, nie? No. Dzięki. Tak. Ja tam widzę w domu, siedzę przy komputerze, że ty z kilofem żeś naparzał. Wiesz, to jest sucha, twarda ziemia, no to no. Z kilofem. Nieźle. Ale ona jest sucha, jest ta ziemia, no normalnie się... Suchutka. Ale tak ładnie wygląda i tak zapachowo w ogóle fajnie. Nie jest to piach, nie są to kamienie, więc tak, taka żyzna ta gleba tutaj. No. Wiesz, pewnie wieki temu, w tysiące lat, no to tutaj jezioro było dalej. No pięknie, misiu. Zupka gotowa, zapraszam. Dobra, chętnie. Kochani, nasz kompost. Żeśmy go założyli, jak żeśmy się wprowadzili. Żeśmy, czyli w czerwcu. No zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. No coś tu jest, czarnoziem. Jestem w szoku. Jest krótki jajk, no nie, ale czarnoziem jest. Czekaj, to wyciągnę. Będzie łatwiej. Na początku to jeszcze mieszałem z ziemią, na koniec to już bez mieszania. Bo za szybko przybywało. Ale przedprawione przez robaczki jest. Jest czarnoziem, ładny. No jestem w szoku, mi się to co widzę. Zobacz. No, piękny kompost. Ja cię dziękuję. Opuncja zwariuje. No zobaczymy. Starczy, misiu, bo to żeby on nie był za mocny. A ja się nie znam, tak? No też tak, się nie znam, ale tam gdzieś to słyszałam, dobra, że nie może być za mocny, więc... No to wymieszam go jeszcze z ziemią. Tak. No ale udany. Damy produkcję kompostu pierwszego. Można zakładać następny kompostownik. No ja jestem w szoku, mi się już to takie ładne coś wyszło. Czarne.
No to kochani, ja już na lotnisku, po security, teraz kawka, no i lecę do Polski. Dzisiaj córcia, także cieszę się bardzo. Jutro mama, siostra, kolejna radość, także nie odwiedzę tylko starszej, bo starsza aż we Wrocławiu mieszka, więc to trzeba konkretnie wybrać się do Wrocławia. O, jakieś remonty tu są. Ja zakupów nie potrzebuję, więc lecę dalej. Hola, ¿qué tal? A ty Hola. Powinnaś powiedzieć tak jak tata. Hello, hello. O, właśnie. Córcia tatusia, bardzo ładnie zastąpiła ojca. Także elegancko. No ja, kochani, już kończę moją wizytę w Sopocie. Właśnie córcia odwozi mnie na pociąg i lecę do Olsztyna, do mamy, do siostry, do firmy. Także pogoda, no cóż, jest jaka jest. Najważniejsze, że nie pada. Także miło. W pięknym miejscu mieszka moja córcia, bo się wyjeżdża od razu w takie właśnie lasy, ale też blisko centrum, także do dworca mamy dosłownie 10 minutek, także fajowo. Wczoraj nie nagrywałam, bo jednak jestem początkującym youtuberem i stresowało mnie lotnisko, wylot, security, przejście przez bramki Ryanaira. Moje cytryny zresztą zostały na lotnisku, bo oczywiście bagaż miałam za wielki. Chciałam panie poczęstować, panie nie chciała, już mówię, dobra, zostawiłam. Także cytrynki zostały na hiszpańskiej ziemi. No a ja lecę teraz do Olsztyna. Bye, bye! Hasta luego! No i lecę do domku, do Olsztyna. Kochani, do Olsztyna tą ścieżką rowerową. Tutaj zaraz obok codziennie jeździłam 12 km do pracy. W jedną stronę i z powrotem. Dzień w dzień. Bez względu na pogodę. Zatrzymywał mnie tylko śnieg, który no, powodował, że opony, pomimo że miałam zimowe, zaklejały się i nie dało się jechać. A tak codziennie tą drogą jeździłam do pracy. A moja praca i nasza firma to ta pierwsza skrajna szeregówka. O, to jest moje, no już byłe miejsce pracy, można powiedzieć, kochani. Także przyjechałam tramwajem. Ogarnę się chwilkę, biorę autko i jadę do mamy. Miło tak się przejść po Olsztynie. Super, że dzisiaj jest sucho. Bo przyjemniej. Zwłaszcza, że auto dopiero będę miała, więc poruszam się
piechotką, tramwajami, jak się da. Więc przyjemnie. O! To jest moje byłe już miejsce pracy. Ale firma nadal jest moja. Hola, ¿qué tal? Tak, 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 dobrze widzicie. Prosto z tej drogi do firmy przenoszę się do cytrynkowego sadu, kochani. To było moje ostatnie ujęcie z wizyty w Polsce, bo Polska pochłonęła mnie do reszty. Jeszcze jak tutaj szłam, miałam plany, że Wam dużo nakręcę, dużo Wam pokażę, a potem jak śliwka w kompot, a myślę, że trafniejszym określeniem będzie jak kamień w studnie, pochłonęła mnie rzeczywistość. Przez te 4 dni, słuchajcie, ogarnęłam tyle spraw, że teraz już wiem, czemu nie tęsknię za Polską. Teraz już wiem, czemu nie tęsknię za moją starą codziennością, bo ona wyglądała dokładnie tak, jak te 4 dni. Choć przepełnione cudownymi spotkaniami, z cudownymi ludźmi, to były tak przepełnione, że w ogóle nie było miejsca dla mnie. I to mi uzmysłowiło, że to właśnie od tego uciekałam. Ale żeby Wam to uzmysłowić, słuchajcie, to spisałam sobie na kartce, co ja przez te 4 dni zrobiłam. No więc zaczynam. Wylądowałam o godzinie 14 w Polsce. Pojechałyśmy z córcią na babskie zakupy. No nie, nie tak do końca babskie, bo był z nami zięciu, który zresztą znalazł mi buty. Także Mateusz, dziękuję bardzo. Potem po zakupach pojechaliśmy na pyszny obiadzik, a wiadomo, że jak Trójmiasto, to Sopot, a jak Sopot, to Bar Przystań, a jak Bar Przystań, to Dorsz. Więc zjadliśmy pyszny obiad, potem wypiliśmy pyszną kawkę w pięknym miejscu. No, potem wieczór z dzieciakami, rano o 9:00 pociąg do Olsztyna. Prosto z pociągu poleciałam na badanie, bardzo ważne dla mnie badanie, badanie rezonansu. Kiedyś Wam o tym powiem więcej, jestem już na to gotowa, by o tym mówić, ale to zupełnie oddzielny odcinek na ten temat powstanie. Po badaniu wsiadłam w tramwaj, pojechałam do firmy i stąd właśnie jest to ostatnie nagranie, jak idę sobie z tramwaju do firmy. I tak miałam Wam wiele nagrać. I tam właśnie już przepadłam, jak przysłowiowy kamień w studnie, słuchajcie. Potem już się tylko potoczyło. Spotkanie z pracownikami, serdeczności, wymienienie. Odwiedzili nas w ogóle pracownicy, którzy już nie pracują w firmie, więc to było w ogóle bardzo miłe spotkanie. Także super, dziękuję, że akurat byli, akurat żeśmy się spotkali. Potem wizyta kontrolna u lekarza, tym razem u ginekologa. Potem kolacja z siostrą, cudowny czas, ten wieczór należał do nas, 1 z 4 wieczorów spędziłyśmy razem w pysznej naszej ulubionej restauracji, kolacyjka, potem pogaduchy do wieczora, a potem jeszcze ogarniałam do końca dla Was sobotni odcinek. No i potem był już piątek i jak piątek się zaczął, to zaczął się tak. Rano spotkanie z pracownikami, zanim wszyscy wyruszą w trasy, potem fryzjer, potem jeszcze badania krwi. Spotkanie biznesowe, potem wizyta w moim ulubionym ekosklepie, w którym zawsze jak jestem w Olsztynie, to robię sobie zakupy. Prosto z tych zakupów spotkanie z koleżankami, uśmiałyśmy się do łez, koleżanki zabrały mnie do restauracji hiszpańskiej, słuchajcie, także pojechałam do Polski, żeby z koleżankami pójść do hiszpańskiej restauracji. Śmiechu było co niemiara, miły, bardzo, bardzo miły wieczór. I potem wróciłam już późno w nocy, sobota, pobudka, od godziny 9 do godziny 13 zajęcia ze studentami, bo w ramach firmy, którą prowadzę, zaopatrujemy Olsztyńską Szkołę Kosmetyczną i tam mam szkolenia i właśnie takie szkolenie miało miejsce. Prosto z tego szkolenia pojechałam do firmy, żeby ustalić sprawy remontowe, które się szykują w firmie. Po spotkaniu tym remontowym, a obiad u mojej mamy, przepyszne pyzy, obiad rodzinny, przyszła moja siostra, moja córcia z zięciem, mama była, także spędziliśmy fajny czas, słuchajcie, córcia mnie potem umalowała, no i poszłam na to, na co w sumie przyjechałam do Polski głównie, czyli na spotkanie z klasą z podstawówki. Po 33 latach spotkaliśmy się, słuchajcie, z ludźmi z podstawówki. Niesamowite spotkanie, słuchajcie, czas się zatrzymał. Rozmawialiśmy, nie mogliśmy się nagadać, jakby to było wczoraj. To było tak cudowne doświadczenie, słuchajcie, i tak jak miałam wiele obaw, tak
petarda. Ludzie zaskoczyli mnie całkowicie. To było coś naprawdę pięknego. No wiadomo, skończyło się późno, więc wróciłam do siostry, szybkie spanko. Namówiłam córę, spała razem ze mną, także szybkie spanko. Rano do firmy, spakowanie się, odstawienie samochodu. No i droga z Olsztyna do Gdańska na lotnisko. I dopiero w Gdańsku na lotnisku, słuchajcie, odsapnęłam sobie. Także tyle z mojego nagrywania. Właśnie Wam opowiedziałam wszystko, co się wydarzyło. Wklejam Wam zdjęcie z imprezy z moimi ludzikami z podstawówki. Może jeszcze wkleję Wam moje zdjęcie takie, wiecie, z podstawówki. Sprzed 33 albo i więcej lat, bo pewnie było robione jakieś tam w drugiej, trzeciej klasie. Także piękny czas, bardzo intensywny. I to, co powiedziałam na początku, uświadomił mi jedną rzecz, że po prostu tu żyję wolniej i dlatego nam jest tutaj tak dobrze. No ale kochani, jeszcze powrót do rzeczywistości. Przypominam, w niedzielę live z hiszpańskimi cytrynkami. Widzimy się w niedzielę o godzinie 18, także proszę już sobie ten czas zaklepać, przygotować pytania. Tak jak Marcin mówił w ostatnim weekly vlogu, pytania dla początkujących poprosimy, bo to będzie nasz pierwszy live. No i dziękuję Wam pięknie. Zapraszam do dalszego odbioru tego odcineczka. Pozdrawiam serdecznie z cytrynkowego sadu. Do niedzieli, kochani. Cotygodniowa dostawa? Tak, warzyw. O, jaka fajna ta rzepka, coś nowego będzie. Pan mówi, że bardzo zajęty jest teraz, bo wiesz, dużo sadzi i dużo zbiera. Także no. Ciężki tydzień, bardzo busy. Jest, ale patrz jakie wielkie. No. A to nie jest rzodkiewka, co? Nie, to jest no, chyba jakaś taka rodzaj rzodkwi, no. Nie, no rzodkiewka, misiu. Tylko taka fioletowa, ala. O, masz dwie sałaty. O, bób świeży, mega. Kalafiorek. Tak jak lubimy. Co to jest? Zobaczmy. Broku, jaki duży. A to jest brukselka. O kurcze. Malutko jej, no bo co? No i dobrze, bo ja nie przepadam. No na pewno od liści też coś się robi. Jajeczka. O, malutkie. Bakłażanik. Ale jest. Tak. Czyli dwie dynie, bo to też dynia, tak, dwie dynie. Zieleninka, szpina. O, szpinak jaki ładny. No i wszystko. Pomarańcze już się skończyły. Eko. Ale to już pan ostatnio mówił, że... cytryny, ale powiedziałem, podziękowałem mu za cytryny. Tak jest. Podziękowałeś mu za cytryny. No całkiem słusznie, misiołeczku. Chciałam coś dla was ponagrywać. Ale chyba mi zwierzaki na to nie pozwolą. Co tam się dzieje? Bobby? Co tam się dzieje? Co to za afera tam jest? No, chodź, powiedz, o co ci chodzi. Cikunia, o co chodzi? Zabawy, tak? Teraz jest czas na zabawy. A ty nie chcesz się z nim bawić, tak? O to chodzi? Nie ma nagrywania. Witam was serdecznie. Dzisiaj robię kombuczę, moją własną domową kombuczę. Już nie będę kupowała, tylko zrobię. Ostatnią zepsułam przy przeprowadzce. Niestety było za dużo zamieszania, nie dopilnowałam i mi się zepsuła. Więc od dzisiaj startuję z nową kombuczą, którą będę robiła już teraz cyklicznie. Co do tego potrzebuję? Przede wszystkim starter, czyli grzybek z Kubi. To jest coś takiego. Przywiozłam sobie właśnie z Polski. Potrzebuję do tego 17 gram
czarnej herbaty, 170 gram eko cukru, no 3 litry wrzątku, bo muszę zagotować, znaczy nie zagotować, tylko zaparzyć herbatę, wystudzić ją, dodać te wszystkie składniki, no i odstawiam. Ja mam specjalny taki pojemnik na kombuczę z kalendarzem, na którym sobie zaznaczam, kiedy startuję moją kombuczę. No i 2-3 tygodnie czekania. Aczkolwiek powiem Wam, że na starterze jestem zadziwiona, bo jest napisane, że już po 7 dniach kombucza jest gotowa. Ja zawsze czekałam 2-3 tygodnie. No teraz jeszcze jest troszkę chłodniej, więc rzeczywiście chyba będzie potrzebowała kombucza tych 2-3 tygodni, ale zobaczę w trakcie. Bardzo łatwo to się bada, bo się bada po prostu pH kombuczy i wtedy wiadomo, kiedy ona już jest dobra. No to zaczynam. Herbata zaparzona, można przelać do schłodzenia. Nie, za każdym razem. Za każdym razem, jak jest to robione, jest to samo. Płukanie tego kraniku jest, musi być herbatą, świeżutką, gorącą. Misiu, ja wypłukałam już ten kranik. Nie musiałam jego płukać wcale. Ja tylko wodą płukałaś, a to trzeba herbatą przepłukać. Na to wygląda. Herbatka zaparzona, teraz się wystudzi, dodam resztę składników, znaczy w sumie teraz jeszcze póki jest ciepła, to dodam cukier, żeby się dobrze rozpuścił. I potem na koniec pójdzie tylko grzybek. Niech się studzi odkryte. Potem dodam z grzybka i będzie gotowa kombucha. Znaczy gotowa to ona będzie za, tak jak mówiłam, 2-3 tygodnie. Herbatka wystygła. Można kończyć. Tak, o, pachnie pięknie.
Wystawiłam 26 lutego. Ja, kochani, byłam w Polsce. A zobaczcie, co tu Misiek zrobił. Przygotowuje kącik z trawą. Tak, bardzo ekskluzywny dom będziemy mieli z trawnikiem własnym. Tak, w Hiszpanii to jest, wiesz, wyraz ekskluzywności bardzo. Nie, słuchajcie, ja potrzebuję trawy, ja muszę mieć odrobinę trawy, więc taki skwerek tutaj mąż mi szykuje, także pięknie. No musi być w pobliżu domu, żeby wodę nosić. Tak, no i zawsze tam, jak ja te ozonuję owoce, warzywa, to z tą wodą była niewykorzystywana, będzie. Tak, bo Bula też chcesz być na filmie, tak? Hmm? A jak mówię, żebyś mówił, to jesteś cicho. Hmm? No właśnie. Tak, kochani, raz, że trawka, a dwa, zobaczcie, jak pięknie druga opuncja została posadzona. I teraz są dwie śliczne. To teraz... I teraz rolnik się w dolinę. Albo inaczej rolnik z sam doliną. Są dwie wersje z przedszkola. Ja obstawiam, że rolnik z sam doliną. A druga jest rolnik siał w dolinie. Siał w dolinie, tak. Ja w ogóle tej piosenki nie znam. Się poznam ją dopiero przy tobie. No to z południa Polski, to jest z przedszkoli południowo-polski. Aha, dlatego. Ale pięknie, będzie zielono. No miejmy nadzieję. No miniu, no jak będziemy nie? Będziemy w stanie utrzymać tą zieleń, nie wypali. Będziemy, tutaj jest trochę cienia. Jest cień, jest też słuchawka od prysznica, to łatwo będzie podlewać. Podlewać, tak jest. A tu zobaczcie, jakie już mamy duże owoce. Owoce Nispero. Będzie ich tak jak w tamtym roku przeogromnie dużo. Coś z nich wymyślimy. Jakieś dżemy. No chyba starczy. Najwyżej dosieje. Nie, będzie za rzadko. Bo to na 35 metrów kwadratowych. No tak, a tu jest jakieś... Tu jest jakieś 2 na 3. 8. No może tak, 8, no 2,5 na 3,5.